Obchodzimy dzisiaj 25 lat giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Przez ten okres giełda stała się liderem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jest przykładem sukcesu polskiej transformacji, probierzem zaufania dla 905 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Nasza giełda jest czwartą giełdą w Europie. Nasza giełda jest absolutnym liderem w naszej części Europy. I ja powiem tak, to wspaniale, to super. Tak działajmy, po to, żebyśmy my właśnie byli liderem gospodarki w tej części Europy i żebyśmy byli tym krajem, który jest wiodący. To jest bardzo poważne zadanie przed nami. Patrzmy na giełdę, patrzmy na to, jak ona się rozwija, wspierajmy giełdę w miarę swoich możliwości, dobrymi regulacjami. Jest coraz większa świadomość, także wśród polityków. I myślę, że dzisiejsza wizyta na giełdzie prezydenta Andrzeja Dudy to pokazuje, że jest większa świadomość, jaka jest rola giełdy w rozwoju gospodarczym Polski. Że rynek cały kapitałowy, którego częścią jest giełda, jest warunkiem zwiększenia produktywności, innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Od samego początku giełda starała się utrzymać wysoko poziom profesjonalizmu. Nawet to słowo profesjonalizm było takim słowem kluczem w pierwszych latach giełdy. Chcieliśmy zbudować giełdę od razu na wysokim poziomie, odpowiadającym wszystkim standardom. I jak patrzę na kolejnych prezesów giełd, władze spółki, to mogę powiedzieć, że zawsze byli dobierani profesjonaliści, ludzie, którzy znali się na finansach, na rynku kapitału, więc można powiedzieć, ten dobry początek, nacisk na profesjonalizm owocuje do dzisiejszego dnia. Giełda warszawska to idealne miejsce na realizację przedstawianych właśnie przez naszych polityków, przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, planu gospodarczego dla Polski. Jednym z filarów mają być długoterminowe inwestycje. Giełda jest idealnym miejscem do tego, żeby właśnie polskie spółki tutaj, na warszawskiej giełdzie, znajdowały pieniądze na rozwój, a inwestorzy, lokując na długi termin pieniądze, mogli czerpać z tego korzyści. Giełda papierów wartościowych jest bardzo dobrym miejscem. Miejscem do wspierania innowacyjnych produktów, do wspierania innowacyjnych firm. To także bardzo dobre i konieczne miejsce do budowania oszczędności długoterminowych Polaków. Giełda papierów wartościowych w Warszawie powinna w sposób efektywny zarządzać narzędziami mającymi na celu wzrost gospodarczy Polski. Najważniejsze wyzwanie to zbudowanie większej płynności, zbudowanie nowych instrumentów, znalezienie po wydarzeniach związanych z OFE nowego paliwa do napędu rynku kapitałowego, a szczególnie giełdy papierów wartościowych. Nie zmarnowanie tego potencjału. Myślę, że to jest takie pierwsze zadanie. Drugie, tym wszystkim osobom, które są związane z rynkiem finansowym, z rynkiem kapitałowym, bardzo zależy na tym, aby ta rola rynku kapitałowego i ten potencjał właśnie został doceniony przez polityków, tych, którzy zajmują się kreowaniem polityki gospodarczej. I zależy nam na tym, żeby rynek kapitałowy, giełda znalazła się, była elementem polskiej polityki gospodarczej. To jest dzwon wykonany z brązu ludwiczarskiego, ze specjalnego stopu, który później dobrze brzmi. Naprzód oczywiście trzeba go stworzyć. Natomiast niezwykłość tego dzwonu polega przede wszystkim na jego wystroju. A więc na tych napisach wszystkich i symbolach, które są umieszczone i które tak naprawdę są najważniejsze dla giełdy, dla jej rocznicy 25. Głos tego dzwonka zawsze będzie tutaj przypominał o tym, że się sesja rozpoczyna, czy się sesja kończy. Mamy nadzieję, że będzie się służył Wam i wszystkim inwestorom na tej giełdzie.